Szukam dziewczyny, dopłacę. Dziewczynko, słuchaj, tu mieszka taki chłopiec na 9 piętrze, znasz go? Nie. Na pewno on tutaj chodzi, tutaj do szkoły, nie? Nie. A słuchaj, a lubi skotki? A chuj ci do tego! Zapytała kurtuazyjnie dziewczynka. A lubi skotki? Tak, bardzo. Ja też bardzo lubię, wiesz co? Tu w piwnicy kotka urodziła 7 ślicznych, puszystych takich koteczków, wie? Za chwilę na twoich jajach narodzi się kilka nowych siniaków! Odpowiedziała po chwili wahania. Moja mama nie zgodzi się na kota, ale chętnie bym obejrzała. No pewno obejrzysz, możemy. A to jest tu niedaleko, co? Nigdzie nie idź z tym mężczyzną. Ale on chce nam pokazać 7 puszystych, słodkich koteczków! 7 ślicznych, puszystych takich koteczków. Wtedy nie było YouTube'a i słodkie, puszyste kotki można było oglądać tylko ze starymi zbokami w piwnicy. Nigdzie nie idź z tym mężczyzną. Przecież go nie znasz. On może ci zrobić krzywdę. Nie, on chce mi pokazać 7 puszystych koteczków! Ale zobacz, co się może stać. Co pan robi? Gdzie są kotki? Kotki? Kotki. Tam są kotki, a co? No, ty jesteś moim koteczkiem. Czy pan policjant to widzi? Ty jesteś moim koteczkiem. Ja tak oglądałem koteczki z różnymi ludźmi całe dzieciństwo. Ale mnie coś dupa boli. Mówiliście też, że bezpiecznie można czuć się na własnej ulicy. Ale czy zawsze tak jest? Jest w tym trochę prawdy. Bo większość osób mieszkających w okolicy znacie z widzenia. Panie policjancie, ten portal nie nazywa się Widzeń, tylko Facebook. Oni się znają z Facebooka, nie z widzenia. Dlatego wychodząc z domu czujecie się pewnie. I tak właśnie czuł się Bartek. Cześć mały. Dobrze cię spotykam, bo właśnie do was szedłem. Jest mama w domu? Nie ma. O, to niedobrze. Wiesz, ja jestem kolegą tatusia z pracy. On zapomniał bardzo ważnych dokumentów z domu i prosił, żebym je przywiózł. Mój tata to gra w golfa z Michalczewskim, a pan wygląda jak tata Rafała. Ten od Michalczewskiego? Nie, ten od żołądkowej gorzkiej. Tylko popatrz, co się może wydarzyć. Słuchaj, czy mógłby dać mi szklankę wody? Strasznie mi się chce pić. Suszy! Oj, Rafał nie będzie miał się czym jutro chwalić. Stawiam dychę, że walnie klocka na dywanie i ucieknie. No może też wynieść cenne przedmioty, ma to sens. Przedsiębiorczy ten tata Rafała! Pewnie pod Biedronką ma ksywę Rockefeller. Pamiętaj, nigdy nie noś klucza na szyi. A jeżeli go musisz mieć przy sobie, to głęboko ukryj, tak? Żeby nikt nie widział. So he hid it. In one place he knew he could hide something, his ass. Brawo, pan policjant nauczył nas, jak nie zwracać na siebie uwagi włamywacza. Teraz możemy wrócić do domu i w ciszy i spokoju nauczyć się z kolegami jarać szlugi. Cześć mały. Coś taki ponury. Cześć mały, coś taki ponury. Dostałem dzisiaj 2 pały. To jeszcze jedna dzisiaj ci nie zaszkodzi. Taki żarcik branżowy. Nic się nie bój, luźna guma, po szczypie przestanie. Cukierka? Moje miejsce jest w piekle. Wiem o tym. Nie idź nigdzie z tym mężczyzną. Czeka tam na ciebie wiele niebezpieczeństw. Zobacz, co ci może spotkać. Co to jest? A zobacz sobie. A ja idę po piwko. Napijesz się, prawda? Nie, ja nie piję alkoholu. No oczywiście, że nie piję alkoholu. Nie, ja nie piję alkoholu. Każdy myślący chłopiec w tym wieku wie, że wątrobę trzeba oszczędzać. Na dopalacze. O, nie przesadzaj. Piwo to nie jest alkohol, to taki napój orzeźwiający. A poza tym nie jesteś przecież dzieckiem. Na piwko możesz sobie pozwolić. No właśnie, w przyszłości będziesz bardzo często spożywał alkohol przed intymnym zbliżeniem. Dzięki temu nasz gatunek ciągle istnieje. Powywijaj trochę! Yes. Nie. No widzę, młody nie jest miękkim ch**em robiony, wychodzi 5 browarów na głowę. Mnie się film urywał już przy 3, kiedy przychodzili koledzy wujka z kamerą. Tylko po co była im ta kamera? Ale mnie ta dupa boli. Chcesz trochę gorzały? Nie, chyba nie. Ja też, ja wódki nie piję. No spróbuj, jak nie spróbujesz, to nie będziesz wiedział, jak to smakuje.
Ma pan rację, lej pan czystą, zaraz ze spirytem lecimy. Nie będziesz wiedział, jak to smakuje. Kiedy Bóg rozdawał asertywność, oglądałem puszyste koteczki w piwnicy. 7 ślicznych, puszystych takich koteczków. Twój stary nie pije wódki? Mój tata pije tyle wódki, że jak ma detoks, to zamykają monopolowe na całym osiedlu. Powiedział z dumą w głosie, wkrótce zamordowany i zjedzony przez psychopatę z wąsami chłopiec. Mój stary nie pije wódki. Oj, nic się nie stało. Klasyczne zakończenie imprezy w liceum. Nieważne gdzie jestem, ważne żeby w tym samym kraju. Gdy się trafi okazja, to kto z niej nie skorzysta? Kuba też nie chciał jej przepuścić. Ale ma pan fajny samochód. No fajny. Mitsubishi. 3000 silnik. 240 km. 3000 silnik, 240 km? 240 km. Chyba pan porywacz pomylił kilometry z koniami mechanicznymi, co może oznaczać, że jest kompletnym idiotą. W takiej sytuacji, drogie dzieci, wsiadamy z panem do auta i przejmujemy kontrolę nad sytuacją. Ja chcę zobaczyć, jak to jeździ naprawdę. Chętnie. No to skakuj. Co? Co chcesz zrobić, jest bardzo niebezpieczne. Oj panie władzo, niech pan nie przesadza. Wycwaniakujemy cwaniaka i zwiniemy autko. 3000 silnik, 240 km. Cacko! 240 km. Zrobimy sobie taką małą wycieczkę. Ale rodzice nie wiedzą, gdzie jestem. Na pewno będą się o mnie denerwować. Nic się nie martw, jestem pewien, że Nurek cię znajdzie. Tutaj niedaleko jest telefon. Zadzwonisz i uspokoisz mamę. Halo, mamo, słuchaj, nie martw się o mnie, ja będę dzisiaj później, bo właśnie jedziemy sobie z jakimś obcym panem na przejażdżkę. No super, jest autko 3000 silnik, 240 km. 240 km. Zobacz, jaki to fajny samochód. Elektryczne szyby. Klimatyzacja, fotele podgrzewane, przesuwanie, wszystko elektrycznie. Jak opowiesz kolegom, to ci będą zazdrościć. To ciekawe, że jeszcze nie tak dawno temu chłopcy zazdrościli sobie nawzajem kosy między żebrami. I tak powstali pierwsi kibole. Dobrze chłopaku, jak mu wymienisz ten bezpiecznik pod kierownicą, to cię na pewno wypuści. Porywacz. Kiedyś czytałem o tych wszystkich psychopatach i z tego co pamiętam, każdy z nich porywał dziecko w jakimś konkretnym celu. Nie wiem, żeby dostać okup, pograć z dzieckiem na X-ie, przekąsić coś, na przykład to dziecko, ale nikt nie ryzykował porwania dziecka właściwie bez żadnego konkretnego celu. Mówiłem, że idiota. 240 kilometrów. Czy po tym, co zobaczyliście, też chcielibyście się przejechać? A to pan komendant nie słyszał, ile ten samochód ma kilometrów? Mam tu siatkę. Zaniesie się do pewnej pani, ona pracuje tam za rogiem warzywniaków. Weź tą reklamówkę i zaniesiesz jej. Uważaj, to może być złodziej, który daje ci do przeniesienia łup pochodzący z kradzieży. Młody, wracaj do domu, wrzucaj na Walla posta, że masz prawie nowego Blaupunkta na kasety i wio! Dwa radiowozy wysłane za radiem. No tak, z tego co pamiętam, za moim radiem wysłano dwa helikoptery, brygady komandosów i drużynę RR. Wyszek! Patrz, mały! Trzymaj drania! Wszyscy na glebę, on ma Blaupunkta na kasety! Agnieszka ciągle śmieje się ze mnie, że mam taki dziecinny pokój. A to masz problem. Wiesz, osłodź mi sobie to swoje życie. Ech, jak dobrze być dzieckiem. To jest jedyny okres w życiu, kiedy nie trzeba pracować, żeby mieć dragi. No jak, smakuje? Tak, bardzo lubię takie cukierki. Od razu poprawię się nastrój, prawda? Człowieku, odpalaj jakieś dobre techno i bawimy się do rana! Ale mi w ustach zaschło. Bardzo lubię takie cukierki. Niektórzy spośród was dokonują przestępstwa, które potocznie określa się jako wymuszenie. Zwykle spotyka to uczniów młodszych klas. Zobaczcie, jak to się odbywa. Miałeś taki ponurak, może się zabawimy.
I zbudził się. To jest glanowanie? Gdyby podczas hiszpańskiej inkwizycji tak glanowano ludzi innej wiary, to dzisiaj by nie było w ogóle katolików, goddammit! Nie no, żartuję, wtedy nikt nikogo nie glanował. Wtedy się paliło ludzi na stosie żywcem. A ty narzekasz, że cię gnębią w gimnazjum? Serio? To już koniec naszej przygody w świecie pełnym niebezpieczeństw. Dzięki temu odcinkowi wiemy, jak poradzić sobie w trudnej sytuacji i wyjść z niej bez uszczerbków analnych. Pamiętajcie zostawić łapkę w górę, jeśli wam się podobało, a na koniec oczywiście pytanie dla was. Mój tata jest tak bogaty, że do knajpy wchodzi trzeźwy. A wasz? Piszcie! Mam dla was dobrą wiadomość. Od 5 sierpnia będziecie mogli kupić kilka moich rzeczy, między innymi moją prywatną, kultową konsolę Pegasus. Linki do aukcji wrzucę na mojego Facebooka, także jeśli jeszcze was tam nie ma, to się wkliknijcie. Link poniżej. Cały dochód zostanie przeznaczony na cele charytatywne, także nie bądźcie skąpi, namówcie bogatego tatę, w końcu jeździ kabrioletem. No i to na razie tyle. Nara!